Cześć wszystkim, znowu Poń 7, a czy ciąg Pillars of Eternity. Dobra, zajmiemy się dzisiaj tymi zleceniami. Pierwszy cel znajduje się w widłach Magrany. Więc domyślam się, tak, to nie, ale domyślam się, że przyjęliśmy to zlecenie, więc on gdzieś się musiał pójść. Więc... Okej, okay, sam raz. Ukończono budowę warsztatu. Wiecie co? No trochę pieniędzy. Myślę, że odczujesz doniesienie o zbliżającym się zagrożeniu. Rozbójnicy zatykują twoją warownię za 5 dni. Okej, okay, dobra. To ciekawe, fajnie, dobra, będzie trochę rozrywki. Okej. Okay. Zajmiemy się tym oczywiście osobiście, jak już będziemy na miejscu. A na razie znajdźmy tego gościa, którego szukamy. Okej. Okay. Tutaj gdzieś jest? Nie. To chyba nie złomnego z... Okej. Okay. Najemnicy? Spoko. Chyba oni. Dobra. Jakaś modlitwa. Dobra. Najemnik, drobny kapłan. Na rozdraju stoi kolorowa gromada. Na pierwszy rzut oka stojący na ciebie na czele osobnik bardziej wygląda na potwora niż człowieka. W jego oczach przypomina podziurkowaną skorupę rafy kolorowej. Po jego bokach wyrastają dwa potężne posklejone wrogi. Ta dziwna skorupa rozdziela się po środku od nosa w dół, odsłaniając popielatą skórę twarzy mężczyzny. Rogi można by uznać za hełm, ale w paru miejscach nie sposób stwierdzić, gdzie kończy się ciało, gdzie zaczyna kość. Od szyi w dół mężczyzna wydaje się jednak posiadać zwykłe ludzkie ciało. Odziany jest solidny pancerz w kolorze zbliżonym do koloru jego skóry. Mężczyzna uśmiecha się szeroko, ma cofnięte dziąsła, przez co jego białe zęby wydają się być większe niż w rzeczywistości. Pomimo zasuniętych oczu patrzy wprost na ciebie. Czołem, podróżniku, dobrze cię widzieć. Wszedłeś zaczerpnąć świeżego powietrza, w zasadzie my robimy to samo. Jak na badaczy nosicie sporo broni. Słuszna uwaga, jednak nie jesteśmy skrybami ani klerykami. Zagłębiamy tajemnicę śmierci. A gdzie można się lepiej przyjrzeć niż na szlaku? Okolica nie należy do najbezpieczniejszych. Od osłuchu, że w pobliżu grasuje pewna banda złożona z osobników równie przystojnych, co utalentowanych. Osobnicowi zatrzymują wędrowców, każą im rzucać monetą. Pechowcy rozpływani są od stóp do głów. W konsekwencji zaczynają gdzieś nowe życie. Myślę, że dość się nagadaliśmy. Nie śpieszcie się z nimi, chcę zobaczyć, jak gaśnie nim życie. Skromny gość. Dobra, niezłomny. Zajmij się kapłanem. Ty zajmiesz się tym duszołapem. Prady zajmie się najemniczką. Ty podejdziesz tutaj. Ty również się zajmiesz... O, łuk ma duży zasięg. Aż stąd może strzelać do kapłana. Dobra, a Alot? Alot poczeka, aż tutaj się wszyscy zbiorą. Dobra. Ich oszołomi. Wow, ale przyspieszyła gościła. Dobra. A czy możemy ich nakrzyczeć? Możemy ich nakrzyczeć. Myślę, że to byłoby fajne. Zastanawiam się, czy zająć się kapłanem. Tutaj ten tropiciel wszedł na nasze tyły. Wow. Przybył grimoirem, Alot. Nie pozwól, żeby ludzie tak podchodzili do ciebie. Dobra. Ten kapłan otrzymuje sporo obrażenia. Co możemy zrobić? A, no właśnie, mamy przecież błogosławieństwo.
Dobra. I zasłoń Alota. Dobra, zajmiemy się tym najemnikiem. Dobra, wcisnę pociski na kapłana. Spoko. Możemy znowu ich oszołomić. Okay. Podają dosyć szybko, więc nie będzie problemów, myślę. Dobra. Paladyn jest w zwarciu z kapłanem, więc Eder może się zająć... czy z najemniczką, więc Eder może się zająć kapłanem. Jak go przewróci, to mu się nie będzie zbyt nie podobać. Zdecydowanie. Tak, może się zająć wędrowcem. Dobra. Garłocz na najemniczkę. Ty z powrotem do łuku. Zajmijmy się tym kuszynkiem. Chociaż może nie. Chociaż najpierw może wędrowcem. Wygląda bardziej groźnie. Dobra, masz sporo ten, więc możesz go podpalić również. Fajnie. O, zdominowany. Fajnie. Zajmijmy się najemniczką w takim razie. Fajnie. Ten wędrowiec chyba był wyśniarzem. Dobra, zajmijmy się nim. Spoko. Czekaj, czekaj, wygrałeś błagam wędrowcze litości. A, właśnie, tak się zastanawiałem, czy będziemy mogli go wziąć. Niech będzie, spędzisz trochę czasu w lochach Kednua. Wedle życzenia. Wedle życzenia. Mhm. Dobra. Spoko, mamy pierwszego więźnia. Yeah. Kilka więźniów wcześniej już spotkaliśmy, ale jak nie mieliśmy lochu, to musieliśmy ich zabić, więc... Okej. Okay. Sporo solidnych... Sporo solidnego złomu. Co jest fajnie, bo ponieważ oznacza, że będziemy mogli go sprzedać za dobrą sumę. A to oznacza, że stać nas na to, żeby pobudować coś nowego w Kednua. Będziemy mieli troszkę pieniędzy. Dodatkowy mur obronny. Ostatnio rabusie sporo nas zrabowali. Chociaż 2500 sztuk miedzi. Może nie chciałbym aż tak dużo wydawać. Jest coś tańszego, co by wzmocniło naszą obronę. Żywy labirynt. No i tyle samo co. Nie tyle samo, ale również sporo daje. Premię do intelektu. Dobra, gdzie był ten żywy labirynt? Kolejne zabezpieczenie stawiające drogę na miejscu przychodzącym z zawarowni. Dobra, labirynt daje premię do skradania. Może nie jest to coś, co zdecydowanie chciałby teraz budować. Zbudujmy księżnicę. Okej? Okay. Hey there. No i poszukajmy jeszcze tego gościa, na którego mamy zlecenie. Okej. Okay. Gdzie on może się skrywać? Okej, okay. Chyba tutaj znaleźliśmy. Wow, sporo ich. Swojony lew, kapitan. A, dobra. Rzućmy na początku... Nie, na początku otwórzmy może ogień. Pani ta barbarzyńca. Dobra. Spoczona matka już rzuciła. Teraz może na nich nakrzyczeć. Na cwanego. Fajnie. Teraz rzuci rozkaz na ich wszystkich. Ty zacznij ich okładać. How may I help? Eder, zajmij go w zwarciu, żeby tam tutaj nie bruził z tyłu.
Okej, chyba wszyscy zostaliśmy jakoś uwięzieni, nieruchomieni, ale to nie problem. Dobra. Rzućmy się może na tego maga, mam nadzieję. Możemy rzucić mu lancę? Nie, to ma za krótki zasięg, dobra. Więc jak skończy się unieruchomienie, teraz, to ty zaatakujesz. Czarodzieja, dobra. A ty, do kogo strzelasz? Barbarzyńca. Czarodziej ma nie jest mocny, jest bardzo chętny do zabija. Dobra. Możemy rzucić jedną kulę ognia, bo nie aż czemu mnie. Ładnie. Teraz zajmiemy się kapłanem. Nasz własny kapłan również może rzucić coś. Jakąś kolumnę wiary na przykład. Co ich ogłuszało? Kolumna wiary ogłuszała? Ta, powala. No to się spodobało drugiemu kapłanowi. To co ten cyrdyl wyprawia, co? Dobra, to zajmie się kapłanem w takim razie. Okej. Zwarcie. Tak, to go powaliło. Reszta zajmijcie się tym gościem. Nie wiem, co on sobie myśli. Musimy go ślepić. Okej. Kapłan padł. Został już jeszcze tylko ten łowca. Możemy coś z nim jeszcze zrobić. Możemy go... A, może mu zmniejszyć redukcję obrażeń, to się przyda. Ta, teraz dużo szybciej padnie. Możesz pobalić tego łowca. Dobra. I po problemie, tak? Mhm. Musimy jeszcze jego głowę zdobyć czy coś. Smoczy dzwon, brzmi fajnie. Solidna zbroja płytowa, skrzydlaty hełm. No i mamy jego głowę, dobra. Co tu jeszcze mamy? Więcej solidnego krapu, który weźmiemy. Sure. Grimoire sobie zbada alot, a resztę to krap. Mm-hmm. Spoko. Nie było tak trudno. Chociaż... Chociaż pewne wyzwanie stanowi. Dobra, zobaczmy, na co jeszcze mamy zlecenie. Wódz Iklak w Leśnym Jarze. Gdzie jest Leśny Jar? Tutaj. Mhm. O, nie czuć się pojawi. Dziwne. Dobra. Ty, łotrzyca. Zajmij się tą może panią. Okay. Nie, teraz tylko niedźwiedzie zostały. Przy okazji jednego zdominowaliśmy. Ile jeszcze dominacji zostało? Do awansu berła. Dużo. Mhm. Dobra. Ciekawe, czy przygapiliśmy to za pierwszym razem, czy te potwory się teraz po prostu pojawiły. Tak samo ci rozbójnicy. Wcześniej ich na pewno nie było. Dobra, wiecie co? Wrócimy teraz do twierdzy. Spróbujemy się obronić, czy możemy to tak na życzenie.
Jadka z tego niezła. Ale ty jesteś uznany za miejscowego bohatera. Okej. Okay. Po powrocie do domu Lord Bryngvar zdławił bunt. Okoliczny handel nieco podupadł, ale ty jesteś uznawany za miejscowego bohatera. Okej. Okay. Czy to jakoś wpłynęło na naszą reputację? Racjonalność, uczciwość. Hey there. Nie widzę, żeby na razie to wpłynęło. A przy okazji zobaczcie, jak ładnie w nocy pochodnie świecą. Dobra, mamy warsztat. Zajdźmy do tego. A właśnie, mamy ten nowy miecz, który znaleźliśmy przy nim, przy tym gościu. Porównajmy sobie. A to jest Estok. Więc redukcja obrażeń 3 od ognia, cena przeciwko bestie. Tak, jako że to jest Estok, więc nie będziemy z niego korzystać. Tak, i znowu mi się bałagan porobił w ekwipunku, więc niedługo będę musiał się tym zająć. Okej. Okay. A właśnie, co z tym grimoirem? To był ten nowy grimoir? Tak. O, patrzcie, wygląda to zaklęcia 5 poziomu. Wstrząsające pociski. Tego nam brakuje. I rykoszetów. Za rykoszety 300 sztuk miedzi. Myślę, że nas stać obecnie. To 400. To na razie zostawimy sobie. Alot, czy możesz to wrzucić? Te rykoszety? Tego tłumienia magii tak nigdy nie używamy. Tak, może użyjmy tych rykoszetów. Brzmią fajniej. Yeah. Dobra. Idźmy jeszcze do warsztatu. Greetings. Pokaż, co oferujesz. Solidne rzeczy, więc nic ciekawego. Hey there. Już skończę odcinek, posprzedaję wszystkie rzeczy. Trochę mu to zwiększy. Sure. Stones and the spirits in this place have begun to heal. Jego ofertę, ale dobra. No zobaczmy, czy możemy teraz wywołać ten atak? Najbardziej błagał mnie o zwolnienie. O, uwięzienie. Okej, okay, dobra. Uwięziliśmy go. Dobra, osobiście. Co się wydarzy? O! Patrzcie. Okej. Okay. Nasi przyjaciele tutaj się pojawili. Wszyscy otworzyć ogień na tego bandytę maga. Yeah. Fajnie. Nic wielkiego. Dobra. Chyba zabili nam jednego najemnika, co? Dobra. Zobaczymy, czy tylko zabili, czy tylko ogłuszyli. Okej, okay, jest jeszcze jeden bandyta, którego ja też przezapnę. Yes. I shall deal with this one. Nie wiem, jak to się zdało. Hey there. Starzyło. Może została zdominowana po prostu. Okej. Okay. To tyle? Sure. To tyle. Okej. Okay. Zobaczmy, czy ten najemnik... Jeżeli...
zatrudnić. Looks a little healthier than before. No patrzcie, są inne rzeczy. Dobra. Dobra, zobaczmy ten zakrwawiony grimoire. Coś miał ciekawego? Dobra. Dobra. Ten już kompletnie nic nie ma, to może ten schowamy. A tego czaru się prędzej czy później jeszcze nauczymy. Mhm. Dobra, co z tym najemnikiem? Tak, zginęli nam. Ale możemy dokładnie takich samych nająć na ich miejsce. Chyba najmę takich, którzy by nam dali dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ większość budynków, które obecnie mamy, będą nam zwiększały prestiż, a nie bezpieczeństwo. Więc myślę, że zwiększenie bezpieczeństwa najemnikami jest dużo bardziej opłacalne. Dobra, to co byśmy chcieli nająć? Kapitan najemników? No, wcześniej nie mieliśmy go, dobra. Masz posadę. I kogo jeszcze? Strażnika głuszy, powiedzmy. Dobra. Hey there. To tyle? Wygląda, że na razie to tyle. Alot trochę oberwał, ale trudno. Jakoś to przeżyje. W sumie nic nam nie przeszkadza, żeby po prostu odpocząć sobie. Dobra. Percepcja. Dobra. I ruszajmy do tych leśnych ustępów. Zabić tego wodza Iki. Czy jak mu tam było? Wódz Iklak. A właśnie, możemy od razu odebrać nagrodę. Jak tu jesteśmy, zobaczymy ile za tamtego poprzedniego gościa dostaniemy. Hail and well met. Cwany Cyrdel nie żyje. Dobra robota, ci z nowego Homer ucieszył się na wieść. Oto nagroda. 2000 sztuk miedzi. Wow. I dużo doświadczenia. Coś jeszcze? Dobra, tyle. Hey there. No. Zlecenia nie są aż takie trudne, a nagrody są bardzo, muszę powiedzieć. Stones and the spirits in this place have begun to heal. Okej, nową przygodę dostaliśmy. Więc przypiszemy ją komuś. Słaby przedmiot. Dobra. Przypiszmy ją może Kanie. Dobra. Dobra, wódz i klak. Przywódca Ksauripów. Na leśnym jarze. Dobra, zajmiemy się nim szybko. Nie powinno zająć dużo czasu. Leśny jar. O, dawno nie odwiedzaliśmy tamtych miejsc. Panie starych lokacji. Przybywa petent za Zatoka Buntu, poszukując 500 sztuk miedzi lub eskorty. Zaraz się nim zajmiemy. Kończono budowę księżnica. Okej, w razie pominięcia prestiż minus 5, obrona plus 0. Okej. Wyślij eskortę? Czy spłacić go? Może go spłaćmy po prostu. 500 sztuk miedzi to nie tak dużo. Okej. Reszta wygląda okej. Okay.
Co jeszcze możemy zrobić? Kramy kupieckie. Nowatorskie mechanizmy. Jego odbudowa pozwala na zakup pułapek. Poznaję mechaniki. Forum. Ogród botaniczny. Co tyle skarb, co twojej broni pojawi się będzie losowa roślina. Okej, okay, to jest fajne. Weźmy to. Mhm. Tak, cały czas schodzę poniżej tego 10 tysięcy sztuk miedzi, ale... ale mamy dużo krapu, który na pewno zarobimy. A poza tym, jak zajmiemy się zleceniami, to również na nich zarobimy starsząco pieniędzy, więc... nie ma się co przejmować za bardzo. Okej, okay, poszukajmy tych ksauripów. Okej, okay, znaleźliśmy ich. Dobra, idą na nas z tej strony. Twórzmy ogień na najwyższego kapłana. A reszta skupi się tutaj. Okej, okay. Znaleźć tych czempionów. Okej. Może rzucić teraz błogosławieństwo. I przez idzie w ciklak. Okej, okay, rzucił ten... swój... to swój tak, no. Pilar, czy jak to się nazywało. Możemy ich zamęcić. Powinno nieźle zadziałać na ksauripów. Okej, okay, niezłomny. Będziesz musiał złapać go w zwarciu. Okej, zamęt podziałał świetnie. Zobaczcie, wszystko pouciekało. Tak. Czym się chcemy zająć najpierw? Okej, oni... oni się chyba parli. My, ale chcemy się mimo wszystko zająć kapłanem najpierw. Okej, okay, ty naładujesz trochę, to pokrzyczysz na nich. Zajmijmy się, musimy atakować również już drugiego kapłana. Sporo ich tutaj jest. Okej. Okay. Ty w sumie możesz tam przejść i ich zacząć pozażyniać ich po prostu, co? Tak, ich pilary będą ciągle nas przewracać, więc nie najlepiej. Dobra. Zobaczmy... sobie dobrze radzisz. Może zajmijmy się porządnie tymi kapłanami. Wygląda na to, że będą nas ciągle denerwować. Możemy kulę ognia jakoś zasadzić ładną? Możemy. Okej. Dobra. Rady nie podla na siebie. Możesz przewrócić tego samochodu. Okej. Dobra. No całkiem dobrze radzi sobie z tymi kapłanami. Może pomóż mi z tymi kapłanami, ponieważ nie ciągle na ich leży, więc... pomaga z niczym. Dobra. Razie idzie całkiem nieźle. Dobra, świetnie. Teraz zaciukaj tego czempiona. Świetnie, dobra. Teraz możemy się zająć razem.
Możesz go podpalić. Możesz go oślepić. Świetnie. Dobra. Troszkę bardziej wymagające, ale również bez większego problemu. Dobra. Zobaczmy, co tu miało. Figurka białego żmija. Raz przed odpoczynkiem przywołanie dwa razy żmij. Okej, komuś to damy. A resztę zbierzmy. Nie będzie tutaj chyba zbyt ciekawego. Dobra, komu chcemy dać tą figurkę żmija? Się najczęściej nudzi podczas walki. Może tobie damy co? Żebyś ty też miał również jakieś przywołanie. Nie? Fajnie, dobra, gdzie jest następne zlecenie? Wybrzeże Wiązów oraz Czarne Błonia. Czarne Błonia są tutaj, a Wybrzeże Wiązów to chyba tutaj było gdzieś, tak? Przeprawa. Nie, może jeszcze go nie odkryliśmy, może to jest za sztormowym wąwozem. Zobaczmy jeszcze raz. Dobra, Czarne Błonia to możemy zrobić na Wybrzeżu Wiązów. No to tego chyba nie możemy jeszcze. Mm-hmm. Dobra, zajmiemy się jeszcze tym gościem na Czarnymi Błoniami. A później zobaczymy. Chyba zajmiemy się tym questem z obroną twierdzy. Nie, aż to na razie wygląda na najciekawsze, co możemy robić. A potem chyba możemy wrócić na bezkresne ścieżki. Zająć się przynajmniej do momentu, może spróbujemy skolektować, tak, zebrać cały miecz. A później się zastanowimy, czy dalej chcemy kontynuować aż do końca. Okej, dobra. Na razie to tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!